Aż taki górny nie jestem. Dobrze, dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Zaraz, pracuję w Microsoft na stanowisku Technical Evangelist. Zajmuję się w szczególności technologiami webowymi oraz wszystkim, co jest oparte o ZAM, język ZAM, czyli Silverlight, Windows Phone, Windows 8 od niedawna. Dzisiaj mam sesję na temat trochę inny niż pewnie większość innych sesji, które były dzisiaj, wczoraj i jutro będą na konferencji, ponieważ chciałem troszeczkę opowiedzieć na temat pisania aplikacji dla Windows 8. Można potraktować to jako taki przerywnik, natomiast myślę, że dla wielu osób na sali może być to interesujący temat, ponieważ Windows 8 stwarza jakąś nową szansę, którą potencjalnie można wykorzystać, zwłaszcza, że za chwilę będziemy mieli premierę. Tak zanim zaczniemy, mam takie pytanie. Ile osób na sali kiedykolwiek napisało jakąś aplikację w języku C Sharp? Widzę, że tak mniej więcej 58%. OK. Czyli spora grupa osób, widzę, że ma doświadczenie w językach typu C Sharp, Java. Zakładam, że w Java też by się sporo osób znalazło. Także ja dzisiaj nie będę się skupiał koniecznie wyłącznie na HTML-u, bo tak pomyślałem sobie, że ten HTML najbardziej będzie tutaj korespondował z tymi innymi tematami, które są na konferencji. Wprawdzie wiadomo, głównie skupiacie się pewnie na tym, co jest po stronie serwera, ale zakładam, że wszyscy, którzy piszą w PHP, jednak tego HTML-a i JavaScript muszą znać. Dlatego będę również mówił o tym, jak można pisać aplikację dla Windows 8 w HTML-u. Bez PhoneGapa, tylko natywnie. OK. Aha, jeszcze jedno. Jeśli ktokolwiek ma jakieś pytania, to przerywajcie mi w trakcie, zadawajcie je na bieżąco, a ja postaram się adresować je na bieżąco. Dzisiaj będę mówił o takich trzech elementach. Po pierwsze będę mówił kilka słów na temat Windows 8, co tam nowego się pojawi, w szczególności właśnie pod kątem platformy deweloperskiej. Później omówię, jak wygląda API WinRT, czyli innymi słowy opowiem o tym, w jaki sposób pisać aplikacje na Windows 8. A na koniec skupimy się już na takich bardziej konkretnych tematach związanych z pisaniem aplikacji. Kilka słów, że tak powiem, zachęcających. Jeśli sobie spojrzymy na udział w rynku różnych urządzeń, które są, iPadów, Maców, iPhone'ów, Androidów, jeśli zsumujemy i Androidy, i iOS'y, dodamy wszystko do siebie, to nie będziemy mieli, to jest akurat stary slajd, tutaj już nie jest 500, tylko tam jest jakieś 700, zdaje się, w tej chwili, to nie będziemy mieli takiej liczby urządzeń, jak liczba urządzeń z systemem Windows 7. Tutaj nie liczymy tych starszych systemów, mówimy tylko i wyłącznie Windows 7. Także możemy zobaczyć, że jest naprawdę gigantyczny rynek. Oczywiście pytanie jest takie, jak wyglądać będzie sprawa z Windows 8. Tu oczywiście firma ma jakieś swoje oczekiwania i plany, o których ja sam nawet sam nie znam i nawet nie chcę znać, ale wiem tylko tyle, że jeśli spojrzymy sobie na dane historyczne, to ten udział w rynku z wersji na wersję, z roku na rok znacząco rośnie. Także nie zdarzyło się tak, żeby jakoś kolejny system miał mniejszą niż poprzedni udział w rynku. To jeśli chodzi o kwestie, tak? Czy na tym wykresie pierwszokołowym tak są też brane tylko konkretne wersje Androida i konkretne iOS? Wszystkie. Wszystkie, tak. W porównaniu tylko do Windows 7? Tak. To jest gigantyczny rynek, który potencjalnie możemy zaadresować naszymi aplikacjami. Teraz tak, także jest ok. No jest potencjalnie duża grupa odbiorców, która się za jakiś czas powinna pojawić. Teraz tak, również jeśli chodzi o samo zainteresowanie konsumentów, to też możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię wersji beta, było niezwykłe zainteresowanie tą wersją, tymi wersjami beta, no ale natomiast tak naprawdę dopiero zacznie się cała zabawa w 26 października, wtedy będzie oficjalna premiera systemu Windows, będzie gigantyczna akcja promocyjna, także w Polsce, chyba największa w historii systemów Windows w Polsce, ale to wszystko przed nami. Jeśli chodzi o kwestię takich dwóch elementów, na których chciałem się skupić, jeśli chodzi o sam system Windows, to są z takich dwóch najważniejszych nowości jest po pierwsze to, że pojawia się nowy interfejs, taki kafelkowy. Kiedyś nazywał się to interfejs Metro, w tej chwili nie możemy mówić Metro, mówimy na to Windows Store albo Windows 8 interfejs. Więc generalnie, znaczy aplikacje Windows Store, Windows 8 interfejs. Generalnie jest tak, że jest to całkowicie nowe środowisko, w którym będziemy mogli uruchamiać nasze aplikacje. To nie jest tylko i wyłącznie Media Center, tak jak było kiedyś, że to była nakładka powiedzmy na system, którą mogliśmy uruchamiać. To jest całkowicie nowy podsystem, zbudowany, że tak powiem,
aż do samego, do samych tutaj niskopoziomowych elementów urządzeń. To bazuje na DirectX-ie. To ma komponenty, które są pisane natywnie. Także to nie jest coś, co jest zbudowane na czymś. To jest coś, co jest zbudowane całkowicie jakby całkowicie nowy podsystem, który, że tak powiem, dotyka do najniższych poziomów, do najniższych warstw naszego komputera. Druga rzecz istotna, oprócz tego interfejsu, to jest to, że Windows 8 będzie wspierał nie tylko architekturę intelową, ale będzie wspierał także urządzenia ARMowe. O co tutaj chodzi? Generalnie takie urządzenia jak, nie wiem, tablety androidowe, jak iPad, czy nawet jak ten telefon, który mam ze sobą, to są wszystko urządzenia, które bazują na ARMie. ARM ma to do siebie, że nie potrzebuje żadnych wentylatorów, Bogu dzięki, bo głupio byłoby ten telefon jeszcze huczał. One mogą znacznie dłużej pracować na baterii. Oczywiście są mniej wydajne niż urządzenia na Intelu, natomiast mogą znacznie dłużej pracować na baterii. Mają tryb Connected Standby, czyli mogę je szybko jakby uśpić, obudzić. Może nawet nie tyle uśpić, co po prostu mogę je tak na chwilkę wyłączyć. One w tym momencie nie pobierają wiele energii, natomiast bardzo szybko można je przywrócić jakby do życia. Także Windows 8 będzie także obsługiwał architekturę ARMową, także możemy spodziewać się, że pojawi się sporo różnych nowych typów urządzeń, nie tylko takich, które bazują na Intelu, które wymagają z reguły raczej wiatraczków, wymagają tego, żeby ta bateria będzie troszeczkę krócej działała nam na Intelu. Natomiast mogą to być na przykład super cienkie urządzenia, niekoniecznie tablety, bo możemy sobie wyobrazić, że będą także notebooki, które bazują na ARMie. Jeśli byśmy chcieli mieć na przykład ultrabooka, który będzie nam bardzo długo pracował na baterii, możemy równie dobrze sobie kupić, powiedzmy, takiego ultrabooka na ARMie. To będą też tańsze urządzenia, to jest dosyć istotne, zwłaszcza z punktu widzenia tych z Państwa, którzy myślą o pisaniu aplikacji pod konkretnego klienta. I na przykład załóżmy, że chcielibyśmy, żeby klient sobie kupił, nie wiem, 50 urządzeń, 50 tabletów i dla swoich pracowników, na przykład robicie, znaczy dla pracowników klienta robimy na przykład aplikacje, nie wiem, do zarządzania magazynem, dla mobilnych sprzedawców, więc będzie sporo nowych urządzeń, które klient będzie mógł mieć, na które my będziemy mogli pisać aplikacje. Te urządzenia będą i tańsze, oczywiście będzie pełne spektrum, możemy sobie wyobrazić, że będą też i ARMowe urządzenia, które będą dużo droższe, także tutaj może być różnie. Jak wiecie, Microsoft również wypuści własne urządzenie. Będzie to Microsoft Surface. Będą dwie wersje Surface'a. Będzie wersja na urządzenia Intelowe. Na tych urządzeniach będziemy mogli uruchomić wszystko to, co działa na Windows 7. Czyli jeśli mówimy o tej rodzinie bazującej na Intelu, o Windows 8 normalnym, klasycznym Windows 8 na Intela, to jest to, co ja w tej chwili mam na Windows 8 na komputerze. Te aplikacje, które działały na Windows 7, będą dalej działały na Windows 8. Jeśli chodzi o kwestie, no i również będzie Surface dla urządzeń intelowskich, on będzie akurat 3 miesiące później niż ten pierwszy Surface, ale będzie. No i druga wersja Surface'a to będzie Surface oparty na architekturze ARMowej i tam będziemy mogli tylko i wyłącznie uruchamiać aplikacje, które są zbudowane dla tego nowego interfejsu kafelkowego. Bardzo ważne jest to, no w zasadzie będą, jeśli spojrzymy sobie na takie wersje konsumenckie systemu, to będą tylko trzy wersje samego systemu. Będzie Windows, czyli to zostało bardzo ograniczone. Windows 8 dla większości konsumentów, czyli możemy sobie kupić w pudełku taki Windows 8, tam będzie tak naprawdę dla większości to, co jest potrzebne. Windows 8 Pro to jest wersja, która będzie przeznaczona bardziej dla firm. To jest wersja, która będzie miała chociażby możliwości dołączenia się do domeny, hypervisor również w systemie klienckim się pojawi. I to są te dwie wersje, które będzie można kupić w formie pudełkowej. Będzie także wersja Windows RT i to jest właśnie ten system, który będzie można kupić, który jest dedykowany na ARMy. I to będzie można kupić wyłącznie w paczce z urządzeniem. Nie będzie można kupić wersji na ARMa w pudełku bez urządzenia, będzie można tylko i wyłącznie kupić to w paczce z urządzeniem. Ja nawet mam ze sobą takiego jednego ARMa. Od razu mówię, nie patrzcie na grubość, dlatego że to jest urządzenie deweloperskie. Nawet tutaj z tyłu jest taki wielki napis, developer device i tak dalej. Natomiast to jest przykład urządzenia, które rzeczywiście bazuje na ARMie. Jak widać, mogłem to sobie spokojnie włączyć, wyłączyć tak telefon. Mogę się zalogować. Jest obsługa wielu kont, oczywiście tak samo jak od dawna mamy na Windowsie. Po zalogowaniu się zobaczę. Tak, ja za chwilę pokażę to na rzutniku. Na razie tylko chciałem zasygnalizować, że coś takiego jak ARM rzeczywiście działa, istnieje nie tylko na slajdach. Możemy zobaczyć, że faktycznie to urządzenie działa. Działa, o, przepraszam, działa płynnie. O, moment. W ten sposób się ciężko pokazuje, ale możemy zobaczyć, że faktycznie
nie ma tutaj problemu z jakąś wydajnością. Co więcej, na ARMie także mamy tryb desktop mode. Ważne jest to, że możemy przełączyć się do trybu desktop mode, przy czym na ARMie nie będziemy mogli tutaj zainstalować wszystkich aplikacji, które działają na Windows 7. W desktop mode w tej chwili tak naprawdę mamy eksplorator Windows, mamy całego Office'a, bez Outlooka, Word, Excel, PowerPoint i OneNote. No i takie rzeczy, jakie nie wiem, jakiś XPS Viewer i parę innych elementów wspólnych. Nie, mój komputer, kosz, to wszystko jest, czyli zarządzanie plikami, to wszystko istnieje. Natomiast generalnie, jeśli byśmy chcieli napisać aplikację, która działa na ARMach, to musimy napisać tą aplikację w tym nowym API, o którym dzisiaj będę mówił. Pytanie. Nie trafiłem. A czy można Visual Studio kompilować pod ARMa? Tak, bardzo ważne jest to, czy można Visual Studio kompilować pod ARMa. Jeśli będziemy pisali aplikację w tym nowym API, w WinRT, to tak naprawdę od razu otrzymujemy paczkę, która będzie działała i na ARMie, i na Intelu. Znaczy to generalnie załatwia za nas już środowisko, pakując ją. O desktopie? Na tą chwilę nie. To znaczy, pewnie takie narzędzia się pojawią, natomiast na tą chwilę takiej możliwości jeszcze nie ma. Nie ma jakiegoś SDK pod desktopa. Na WinRT? Czy będzie Java na WinRT? Nie chciałbym jednoznacznie zaprzeczyć, ale na tą chwilę jej na pewno nie ma, tak? Jeszcze jakieś pytanie odnośnie urządzeń czy samego systemu? Okej. Okay. To w takim razie zobaczmy, jak ten Windows 8 wygląda w praktyce. Tak jak już widzieliśmy przed chwilą, mamy tryb desktop, oczywiście ten klasyczny. To jest ten tryb, w którym mamy uruchomionego PowerPointa. No i jeśli pracuję na urządzeniu intelowskim, to oczywiście te aplikacje takie, które działały na Windows 7, spokojnie mogę tutaj uruchomić. Aha, jeszcze taka jedna ciekawostka. Tu z kolei drugi tablet, on akurat jest tabletem intelowym. Też bardzo przyzwoite urządzenie. Trochę droższe niestety w tej chwili, no i wiatraczki plus bateria. Natomiast Intel pracuje także nad swoją architekturą system on a chip. Czy innymi słowy, też się można spodziewać czegoś takiego w przyszłości, że urządzenie intelowe będziemy też mogli włączyć, tak samo jak przed chwilą pokazywałem, możemy obudzić tego ARMa chociażby. Z tego co wiem, to oni też pracują nad czymś takim. Ok, sam interfejs Metro, jak widać, przepraszam, Windows 8. tak, to jest główny ekran startowy, który zobaczymy po uruchomieniu naszego komputera. Co ciekawe, w wielu miejscach samego systemu będziemy mogli korzystać z tak zwanego semantycznego zooma. To jest generalnie interfejs, który jest stworzony z myślą o ekranach dotykowych w szczególności, ale jak widać, ja spokojnie mogę korzystać także z tego przy pomocy myszki. Gdybym miał ekran dotykowy, mógłbym wykonać taki gest jak wykonanie zoom out w przeglądarce internetowej. To jest również kliknięcie tego przycisku tutaj albo control rolka i w tym momencie mogę przełączyć się na widok taki, powiedzmy, zoom out. Są tak naprawdę dwie wersje tego samego widoku. To jest o tyle istotne, że również w waszych aplikacjach będziecie mogli bardzo podobny mechanizm zastosować. Ja może od razu pokażę, a oczywiście możemy sobie tutaj pogrupować elementy, dowolnie uporządkować. Natomiast akurat semantyczny zoom, skoro już o tym wspomniałem, to mogę pokazać, że faktycznie można wykorzystywać także w waszych aplikacjach. To jest przykład aplikacji Tuba FM, zrobionej dla Windows 8. No i oczywiście też możemy skorzystać z semantycznego zooma, po to, żeby bardzo szybko przenawigować się do zakładki, która jest gdzieś dalej. Tak? Nie muszę przewijać tego ręcznie, mogę bardzo szybko skorzystać z semantycznego zooma. Gdybyśmy, nie wiem, robili kalendarz, tak? Możemy sobie wyobrazić dwa widoki, mamy jeden widok taki, powiedzmy, nie wiem, dni, a drugi widok, powiedzmy, miesięcy, jeśli chodzi o sam semantyczny zoom. Jak widać, aplikacje w Windows 8 w tym interfejsie zajmują cały ekran, całą dostępną przestrzeń na ekranie. Jeśli chodzi o rozdzielczości ekranu, które są obsługiwane, no minimalną rozdzielczością, która musi być na urządzeniu, żeby sam system się zainstalował, to jest 1024x768. Natomiast pewne funkcje w systemie będą działały dopiero wtedy, kiedy szerokość ekranu jest powyżej 1366, znaczy większa lub równa. Jakie to są funkcjonalności, które będą działały wtedy, kiedy ta rozdzielczość będzie większa? Otóż takie możliwości, że będzie można sobie przypinować niektóre aplikacje gdzieś, no akurat w tej chwili mam tą niższą rozdzielczość, ale może spróbujemy na chwilę się przełączyć. Moment. Nie wiem, czy coś zobaczymy w tej chwili. No, spróbujemy. W tym momencie możemy na przykład uruchomić przeglądarkę internetową i jakąś inną aplikację, którą możemy przypinować tutaj z lewej strony ekranu.
Także istnieje możliwość, że każda aplikacja musi wspierać również taki tryb pracy snapped, czyli wtedy taki tryb, który jest trybem pomniejszonym. On charakteryzuje się stałą szerokością, 320 pikseli i musimy to odpowiednio obsłużyć. Oczywiście jeśli piszemy grę, która działa tylko i wyłącznie w trybie full screen, no to wystarczy, że tutaj w tym trybie wyświetlimy komunikat, że w tej chwili rozdzielczość jest, znaczy, że w tej chwili tryb pracy ekranu jest taki, że nie jesteśmy w stanie w tą grę grać. Teraz tak, oprócz tego, że aplikacje działają na pełnym ekranie, aplikacje integrują się z systemem przez taki panel, który można sobie wysunąć z prawej strony. Tu jest kilka elementów. Po pierwsze jest systemowy search. On jest kontekstowy, czyli innymi słowy, jeśli ja teraz wpisuję, nie wiem, gdybym teraz wybrał przeglądarkę albo, nie wiem, pogoda, aplikację pogoda, to w tym momencie mogę znaleźć miasto bezpośrednio jakby z tego, Kielce, bezpośrednio jakby z tego interfejsu systemowego. Czyli innymi słowy, zobaczcie, gdybym chciał znaleźć aplikację, mogę nacisnąć Win plus Q, to spowoduje, że automatycznie przejdę do wyszukiwania w aplikacjach i w tym momencie na przykład, nie wiem, mogę odszukać Visual Studio, tak? Czyli innymi słowy, to jest wyszukiwarka kontekstowa. Jeśli jestem w głównym ekranie, to jest wyszukiwanie w aplikacjach, które są zainstalowane. Jeśli jestem w mojej aplikacji, to jest wyszukiwanie wewnątrz mojej aplikacji. Druga rzecz to jest możliwość dzielenia się z poziomu naszej aplikacji. Wyobraźmy sobie, że powiedzmy oglądamy jakąś stronę, chcielibyśmy się ją podzielić. Możemy w tym momencie skorzystać z opcji share i w tym momencie istnieje możliwość wyszerowania tego, co w tej chwili oglądamy, z jedną z aplikacji, które są zarejestrowane jako share target. To też mogą być nasze aplikacje. Jeśli na przykład robimy aplikację, nie wiem, dla Facebooka naszej klasy gadu gadu i chcemy dać możliwość użytkownikowi szerowania z użytkownikiem, powiedzmy, z naszej klasy, to w tym momencie istnieje możliwość zrobienia także aplikacji, która jest takim share targetem, która spowoduje automatyczne przesłanie tego do konkretnego użytkownika. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest sekcja Devices. Sekcja Devices jest o tyle ciekawa, że tutaj zobaczymy nasze, po pierwsze, drukarki, czyli jest API, które pozwala nam w prosty sposób wysłać coś na drukarkę, ale to nie tylko. Gdybyśmy mieli urządzenie, telefon komórkowy, który ma obsługę standardu NFC, Near Field Communication, w tym momencie zobaczymy to urządzenie także w tej sekcji Devices i będziemy mogli na przykład coś przesłać na ten telefon poprzez NFC właśnie w taki oto sposób. Jeśli mamy w naszym domu mamy telewizor czy też amplituner, który jest podłączony do naszej sieci lokalnej, czyli obsługuje standard DLNA, w tym momencie będziemy mogli zobaczyć także to urządzenie w sekcji Devices i na przykład wysłać czy to oglądany, nie wiem, utwór audio, czy to oglądany film bezpośrednio na to urządzenie. Czyli przykładowo Tuba FM, ona akurat obsługuje ten mechanizm i w tym momencie, jeśli puścimy sobie jakiś utwór w tubie i mamy amplituner w domu, który jakby jest podłączony do sieci, w tym momencie zobaczymy ten amplituner, wybierzemy sobie tą wieżę i w tym momencie ten utwór będzie nam odtwarzał się już na tym amplitunerze. No i mamy sekcję settings. To jest sekcja, która jest również kontekstowa. W tej chwili są to ustawienia samego systemu, czyli nie wiem, możliwość wyłączenia komputera, nie wiem, głośność, jasność, ale gdybyśmy przeszli teraz do jakiejś aplikacji, na przykład jeśli wejdziemy do aplikacji pogodowej, to w tym momencie z ustawień będziemy mogli chociażby ustawić, no nie wiem, akurat czy historia wyszukiwania ma być włączona, czy też gdzieś tutaj powinny być jednostki, które nas interesują. Czyli ważne jest to, że to, co widzimy w ustawieniach, to jest również kontekstowe. Czy są jakieś pytania? Na razie. Pisząc naszą aplikację w oparciu o udostępnione API, czy mam dostęp do tych ustawień, czy mogę ich, tak. Mam na nie wpływ? Pytanie, czy mam dostęp, pisząc aplikację na kształt ustawień? Jak najbardziej tak. Znaczy, konkretnie rzecz biorąc, na jedno nie mamy, to znaczy na liście ustawień jest jedno ustawienie, które się nazywa Permissions. Tutaj mamy Permissions. Tego nie możemy zmodyfikować, to jest zawsze. Całe wszystkie pozostałe opcje to są opcje dodawane z poziomu naszej aplikacji i sami decydujemy, co one mają zawierać. I to jest również pewne zalecenie, żeby nie tworzyć jakichś osobnych sekcji w aplikacji do robienia ustawień, tylko żeby zintegrować to z tym miejscem. A co mogę zrobić z Permissions? No właśnie, co to jest Permissions? Posłuchajcie, generalnie aplikacje, te, które działają w tym świecie takim kafelkowym, one działają w takim modelu sandboxingu, tak samo jak powiedzmy kod JavaScript, który działa w przeglądarce internetowej.
To nie są aplikacje, które mogą, nie wiem, bez porozumienia z użytkownikiem zapisać nam coś do c2.windows i tak dalej. To jest tak, że każda aplikacja znajduje się w tak zwanym app containerze. To jest coś, co wyznacza, powiedzmy, granice, po których może się ta aplikacja poruszać. I tych granic strzeże tak zwany system broker. To jest taki strażnik, który sprawdza, czy aby na pewno, nie wiem, robimy to, na co użytkownik wyraził zgodę. I teraz przykładowo. Załóżmy, że nasza aplikacja próbuje skorzystać z kamery czy też z mikrofonu. Jest to jedno z tych rzeczy, które oczywiście możemy zrobić z poziomu aplikacji, ale użytkownik musi na to wyrazić zgodę. W związku z tym, tak samo jak w przypadku aplikacji androidowych, iOS-owych, zdaje się też i Windows Phone'owych, musimy dodać specjalne capability, czyli zarejestrować, że ta aplikacja będzie wymagała dostępu do mikrofonu. Użytkownik podczas instalacji z Windows Store będzie widział, że ta aplikacja tego wymaga. Zostanie zapytany również przy pierwszej próbie wykorzystania przez tego system brokera, czy aby na pewno użytkownik czuje się komfortowo z tym, że ta aplikacja mu zaraz zacznie coś tam nagrywać. Natomiast użytkownik później może cofnąć to uprawnienie właśnie z sekcji permissions. Czyli de facto permissions to jest sekcja, za chwilę zobaczymy to też na jakimś demie, w której będą się znajdowały rzeczy pochodzące z tych capabilities, które będziemy deklarowali. I użytkownik może na przykład tutaj ten mikrofon, gdybyśmy akurat mieli zadeklarowany mikrofon, na przykład wyłączyć, pomimo tego, że kiedyś go tutaj włączył. Jeszcze jakieś pytanie? Tak, nie, kolega. Ja mam takie może przyrodne pytanie, ale pan odnosi mi ikonki jeszcze były, tak? Na tym. Bardzo pytanie. Czy one jakiś wpływ na ich wygląd, tak, rozmiar i tak dalej? Ikonki, które są na ekranie głównym. Słuchajcie, generalnie ikonki, które są na ekranie głównym, to nawet nie jest, to nie są ikonki, tylko są kafelki. ale spokojnie, bo do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie należy tego utożsamiać z taką ikoną z trybu desktop, dlatego że każda aplikacja może mieć więcej niż jedną ikonę, czy kafelek. Przykładowo, zobaczcie, że aplikacja finansowa, którą mam, w tej chwili ma jeden kafelek główny, który pozwala uruchomić samą aplikację, ale również była możliwość przyklejenia sobie dodatkowego kafelka, tak zwanego secondary tile'a, który nawiguje mnie do konkretnego miejsca w tej aplikacji. Tak samo jeśli mówimy o aplikacji pogodowej. Mamy aplikację tutaj, którą możemy uruchomić, po prostu taki domyślny kafelek. Natomiast mamy również dodatkowe kafelki, które możemy, każde miasto możemy sobie tutaj przykleić, powiedzmy, i powiedzmy tutaj uruchomić bezpośrednio w tym miejscu. Teraz tak, każdy kafelek może albo mieć wersję taką szeroką, albo wersję węższą, także to sobie można skustomizować. Jeśli chodzi o kwestię wyglądu tych kafelków, mamy całkowicie oczywiście wpływ z poziomu kodu, jak to może wyglądać. I co więcej, mamy możliwość modyfikowania tego wyglądu w czasie przy pomocy różnych agentów, którzy działają w tle, to po pierwsze. Po drugie, przy pomocy notyfikacji push, czyli akurat aplikacja pogodowa, ona akurat nie korzysta z notyfikacji push, ale ma jakiś agent, który działa w tle i który tam, nie wiem, co parę godzin sprawdza, jaka jest prognoza pogody i aktualizuje mi, czy to powinno być słonko, czy chmurka i tak dalej. Także jak najbardziej mamy na to wpływ. Mhm. Ten ekran to jest główny, a ten ekran dotyczy Gdyni. To jest pogoda w Gdyni. Także jeśli bym się poruszał między dwoma miastami, to mogę sobie tutaj dwa miasta przykleić. Czy się mogę dostać w kodzie aplikacji do ustawień, które są obecnie na danym sprzęcie permission? Czy mogę dostać się z poziomu kodu do ustawień, które są bardziej do capabilities, tak? Oczywiście tak, mamy możliwość sprawdzania z poziomu kodu, na co użytkownik wyraził zgodę, na co nie. Nie musimy tego wprawdzie robić, dlatego że jeśli po prostu spróbujemy skorzystać z kamery i nie ma tego uprawnienia, to tam wyleci nam odpowiedni wyjątek, który łatwo rozpoznać i wyświetlić można mu inny komunikat. Ok, teraz tak, jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo istotna w tym wszystkim, to jest Windows Store. To jest coś, co się pojawiło. I to jest właśnie szansa na dotarcie z naszą aplikacją do dużej grupy odbiorców, do globalnej grupy odbiorców. Jak widać, Onet się pojawił. Jakiś atlas grzybów, o nawet. Także przybywa tutaj aplikacji. Windows Store, można powiedzieć, ma bardzo podobny model jak w przypadku konkurencyjnych App Store'ów. Jest podział zysków ze sprzedaży 70-30. Jeśli przekroczymy pewien próg, dosyć wysoki próg, jeśli chodzi o kwestie dochodów, to w tym momencie mamy podział zysków 80-20, więc jakby jeszcze tutaj korzystniejszy. To w szczególności jest istotne dla różnych, nie wiem, dużych studiów growych. To ma ich zachęcić do tego, żeby też jakby portowali te aplikacje na Windows 8.
Jest obsługiwana kwestia oczywiście zakupów trialowych. Jeśli chcemy, żeby nasza aplikacja była w wersji trial takiej czasowej, na przykład dajemy ją na 2 tygodnie do użytkowników, nie musimy tego oprogramowywać specjalnie, ponieważ Windows Store już ma jakby taki mechanizm wbudowany. Jeśli chodzi o wersję trial, to tak naprawdę mamy do wyboru. Możemy albo założyć, że użytkownik, że tylko użytkownik, który z obecnym Live ID, który to zainstalował i kupił, ma dostęp do pełnej wersji, ale możemy też przyjąć taki model Xboxowy bardziej, że jeśli użytkownik pierwszy zainstalował, znaczy kupił wersję, kupił już taką wersję pełną na moim komputerze, to wszyscy inni użytkownicy na tym komputerze też mają dostęp do pełnej wersji aplikacji. Więc jakby od nas zależy, czy chcemy, żeby to było licencjonowanie jakby per komputer, czy też per user. W ogóle jeśli jeszcze mówimy o kontach użytkowników, to też warto wiedzieć, że ten system będzie nas bardzo gorąco zachęcał do tego, żeby logować się przy pomocy naszego Live ID, czy też Microsoft Password, jak to teraz się, Microsoft Account, jak to się teraz nazywa dawniej. Mam 3 urządzenia z Microsoftem. No właśnie. I teraz wezmę, kupię jakąś aplikację, to jedno przypisane do sprzętu albo do użytkownika, tak? Tutaj mamy do wyboru, to znaczy są obsługiwane 2 modele. Istnieje możliwość jakby sprawdzenia sytuacji takiej, że widzimy, że to jest 3 użytkownik, który jest jakby na tym komputerze, ale już na tym komputerze to jest, więc to powinno działać. Ale domyślnie pewnie z reguły będzie tak, że będziemy licencjonowali normalnie po prostu per Live ID i nawet jeśli mamy 2 różne konta na moim laptopie, to jeśli jeden użytkownik kupi, to ten drugi nie będzie miał pełnej wersji. Także są 2 modele obsługiwane. Ale co z drugim sprzętem i tym samym kontem? Tak jak się 2 podmioty Androida, to... Jeśli mamy oczywiście drugi komputer z tym samym Live ID, to rzecz jasna ta aplikacja jest kupiona i możemy ją zainstalować. Tam jest jakiś limit ilości urządzeń. Więc natomiast generalnie jeśli mamy kilka komputerów, gdzie się logujemy tym samym Live ID, tam jest chyba 5 urządzeń. To zresztą to jest jakby... Oczywiście mamy wpływ na to. Nie jestem pewien, czy to jest 5 urządzeń, od razu mówię, minimum 5 urządzeń. Ale oczywiście jeśli mamy dwa, nie wiem, laptopy czy tablet, laptop, kupimy na jednym, to działa nam to też na drugim. Tutaj nie ma problemu. Nie ma takiej możliwości, że mam przed brata, korzystam z tych urządzeń i przypiszę do swojego konta, to w momencie on na urządzenia z tego korzystać już nie może, tak? Już na swoje konto. Nie, jeśli na tym samym komputerze, to też jest taka możliwość. To zależy od nas, od naszego modelu, który przyjmiemy. System to obsługuje. Mogę mieć 2 typy na raz? Nie. 2 typy na raz. Aplikacji, no. Tak. Jeżeli się podam przy aplikacji. Dokładnie. Czyli jedna aplikacja może być albo na kilku urządzeniach, albo na N użytkowników tutaj. Tak. Znaczy, słuchajcie, załóżmy, z reguły to będzie pewnie tak, że to jest po prostu przypisany zakup do konta Live ID. Natomiast jakby taki model Xboxowy też da się obsłużyć. Również gdybyście chcieli zrobić jakieś, nie wiem, zakupy wolumenowe, to mogę już później na przerwie powiem, w jaki sposób to zrobić, ale istnieje możliwość rozpoznania, powiedzmy, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to jest trochę bardziej skomplikowane. Teraz tak, jeśli chodzi jeszcze o Windows Store, generalnie dystrybucja aplikacji kafelkowych będzie możliwa tylko i wyłącznie przez Windows Store, jeśli mówimy o szerokim rynku. Tutaj nie będziemy raczej mówili o dystrybucji takiej, że ktoś będzie udostępniał tę aplikację na swojej stronie internetowej, będziemy mogli sobie ją pobrać i zainstalować. Raczej dystrybucja wyłącznie przez Windows Store, ponieważ generalnie komputery są zablokowane. Co znaczy? To znaczy raczej, no właśnie. Dlatego, że istnieje także model... Momencik. Istnieje także model sideloadingu. Ale to jest model przeznaczony dla firm, które piszą oprogramowanie, powiedzmy, do swoich potrzeb. Czyli jeśli piszemy aplikację, ten scenariusz, który mówiłem na początku, tak? Firma ma, nie wiem, 50 urządzeń dla swoich pracowników i chcemy napisać aplikację, która nie będzie certyfikowana w Windows Store, ale powiedzmy dział IT w tej firmie wdroży tą aplikację na te 50 urządzeń bez żadnego Windows Store'a, tylko bezpośrednio, to taka możliwość istnieje. Natomiast trzeba spełnić parę warunków. Po pierwsze, musimy mieć albo Windows Server, albo Windows 8 Enterprise, czyli generalnie jest to bardzo mocno ograniczone dla przedsiębiorstw, które mają oprogramowanie na specjalnych umowach, albo też, jeśli mówimy o Windows 8 Pro, tudzież Windows 8 tym armowym, czyli Windows 8 RT, którego też nie możemy dołączyć do domeny, to musimy mieć specjalny klucz, który się nazywa Sideloading Activation Key, który trzeba będzie sobie kupić. Także to nie jest, domyślnie urządzenia są generalnie zablokowane, natomiast firma, jeśli będzie chciała korzystać z takiego modelu dystrybucji na te urządzenia, powiedzmy w swoje własne, to taka możliwość też istnieje, żeby to odblokować do tych celów. Czy w przypadku sideloadingu można zdecydować, można przypisać konkretne urządzenie, na przykład jakiś
Czy istnieje możliwość przepisania konkretnego ID urządzenia, na które będzie można to zainstalować? Znaczy... To już my kupuję 10-15 tabletów Windowsa, rozprowadzam je wśród moich pracowników i tylko te zastępowanie prawo uruchomić tą aplikację, którą miałem instalować. Tak. To znaczy jak najbardziej tak, dlatego że żeby ten, to nie jest tylko odblokowanie urządzenia, żeby tą aplikację wdrożyć na urządzeniu, musimy jeszcze zainstalować specjalny certyfikat na tym urządzeniu. Tym certyfikatem oczywiście nasza aplikacja musi być podpisana. Także jak najbardziej jakby mamy wpływ od strony powiedzmy działu IT, które urządzenia będą mogły tą aplikację zainstalować. Jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego? Dobra, to lecimy dalej. Okej, okay, przejdźmy w takim razie może do samej platformy deweloperskiej. To jest taki slajd, o którym chciałem dwa słowa powiedzieć. Jeśli mówimy o, znaczy o, akurat o tej części nie będę dzisiaj zbyt wiele mówił, o aplikacjach, takich klasycznych aplikacjach desktopowych, które będziemy mogli pisać powiedzmy na te urządzenia intelowe. Pojawia się całkowicie nowe API, które bazuje właśnie na interfejsie Windows 8. Teraz tak, aplikacje będziemy mogli pisać albo w języku C-Sharp, czy też Visual Basic, nie daj Boże, w połączeniu z językiem XAML, czyli innymi słowy, generalnie .NET. XAML, swoją drogą, jeśli ktoś nie słyszał, to jest technologia, która pojawiła się najpierw w WPF-ie, to jest WPF Windows Presentation Foundation, to jest taka technologia, która pozwala pisać aplikacje okienkowe, ale no tam w tym XAMLu w taki deklaratywny sposób można, to jest taki, to jest dialekt, XAML jest dialektem XML-a, a możemy opisywać interfejs użytkownika, nie wiem, jakieś animacje, style, także WPF był pierwszą technologią, która z tego korzystała. Później pojawił się Silverlight, który również bazował na XAMLu. W tej chwili jest to również i Windows Phone, i Windows 8. Także możemy skorzystać z C-Sharpa, z .NET-u w połączeniu z XAMLem. Możemy także pisać aplikacje w pełni natywne w języku C++. Tutaj nie mówimy o zarządzanym C++, tylko w pełni natywnym C++. Również w połączeniu z XAMLem, to jest istotne bardziej pod kątem firm typu Automapa, które potrzebują maksymalnej wydajności, której .NET nie może dać. To, jeśli mówimy o takiej naprawdę bardzo, bardzo wymagającej aplikacji pod kątem wydajności, typu właśnie, nie wiem, nawigacja, Automapa, nie wiem, miliony linii kodu i tak dalej, to w tym momencie jakby również mamy do tego C++ i XAML. Jest również oczywiście C++ plus DirectX, bardziej pod kątem twórców gier, ale również pojawia się możliwość pisania aplikacji w HTML-u i w JavaScriptie. To jest, mówimy o aplikacjach całkowicie natywnych, czyli aplikacje będziemy mogli napisać w HTML-u i później dystrybuować je przez Windows Store. Sam silnik, który będzie tutaj uruchamiał nam te aplikacje, czyli Chakra, silnik już IE10, to jest silnik, który jest bardzo mocno zintegrowany jakby z tymi niskopoziomowymi warstwami samego systemu. I dlatego te aplikacje działają naprawdę bardzo wydajnie. Jeśli zobaczymy sobie powiedzmy taką grę jak Cut the Rope z Windows Store'a, ona jest dostępna w Windows Store, to taka ciekawostka, Cut the Rope jest zrobiony całkowicie w HTML-u i JavaScriptie. Także przykład, to jest jeden z przykładów aplikacji, które są zrobione właśnie w JavaScriptie. Inny przykład, no nie wiem, aplikacja Finance, którą tutaj widzimy, to akurat no, mniej wymagająca, jeśli chodzi o kwestie wydajności, ale ta aplikacja, którą już dzisiaj widzieliśmy, jak najbardziej również jest zrobiona w HTML-u. Teraz tak, jak mówiłem, te aplikacje będą korzystały ze specjalnego API o nazwie WinRT API. To jest API, które jest zbudowane w oparciu o technologię COM, a w zasadzie takiego następcę COMa, ale to jest spokojnie, bo my tak naprawdę w ogóle nie będziemy dotykali tego COMa bezpośrednio, więc generalnie to raczej pisanie aplikacji COMowskich nie było zbyt prostym doświadczeniem. Jest specjalny mechanizm tak zwanych projekcji językowych, które ukryją przed nami te wszystkie komplikacje COMa i będziemy mieli wrażenie, że korzystamy z normalnych komponentów dotnetowych, jeśli piszemy aplikacje w dotnecie. No i oczywiście do tych komponentów będziemy mogli się dostawać z różnych języków, także z JavaScriptu, także z C++ i tak dalej. Dzięki temu, że jest to zrobione w oparciu o COMa, to nie musi to być dotnet, który się z tym komunikuje, to mogą być także takie technologie jak JavaScript czy też C++. I to są te komponenty, które pozwolą nam opuścić również ten nasz sandbox bezpieczeństwa i na przykład dostać się do kamery, dostać się do, nie wiem, komunikacji z usługami, dostać się do drukarki i tak dalej. Także generalnie będziemy mogli system integrować się właśnie przez WinRT API. Będziemy mogli także pisać własne komponenty WinRT. W jakim celu? Otóż w takim celu, że na przykład może będziemy chcieli napisać aplikację
frontend aplikacji w JavaScriptie, bo na przykład mamy parę osób, które dobrze się w tym orientują i akurat mają kompetencje, mogą zaprojektować nam taki interfejs w HTML-u i JavaScriptie. Natomiast my byśmy chcieli napisać kawałek logiki w C-Sharpie, która na przykład realizuje komunikację z backendem. W tym momencie taki kawałek logiki w C-Sharpie możemy zrobić w postaci komponentu WinRT. Mamy komponent WinRT zrobiony w C-Sharpie, bo to przypomina normalne class library, normalną bibliotekę taką C-Sharpową, którą będziemy konsumowali z poziomu JavaScriptu. Ja to pokażę za chwilę. OK. To jest ten mechanizm projekcji językowych, o którym wspominałem, to już pominę. Tutaj jest kilka przykładów zastosowań JavaScriptu, to tak bardziej, żeby zachęcić do tego, żeby w ogóle... JavaScript już od jakiegoś czasu, powiedzmy, cieszy się taką no niesławą trochę, no bo wiadomo, że pisząc kod JavaScriptowy musimy się mierzyć z różnymi problemami, z przeglądarkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej chwili... Dobra. Przeglądarkami. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o te nowe przeglądarki, włączając to IE9 i IE10, to naprawdę jest obsługiwane również strict mode z JavaScriptu, z ECMAScriptu 5 i generalnie coraz prościej, coraz łatwiej jest napisać aplikację w JavaScriptie tak, żeby ona działała w wielu różnych miejscach. I co ciekawe, JavaScript pojawia się w wielu, wielu różnych technologiach. Pojawił się Node.js, gdzie mamy JavaScript po stronie serwera. Mamy oczywiście PhoneGap, zwane także Apache Cordową, czy też zasilane przez Apache Cordova, czyli innymi słowy możliwość pisania aplikacji w HTML-u i JavaScriptie w taki sposób, żeby ta aplikacja później, żeby na wyjściu była wygenerowana aplikacja na Windows Phone'a, Androida, iOS'a, które możemy zgłosić do Windows Store. Parę gier, Cut the Rope, Angry Birds, mają wersje JavaScriptowe. Z takich ciekawostek możecie zobaczyć sobie tę stronę, jeśli ktoś jeszcze nie widział. To jest implementacja Linuxa, która jest zrobiona w oparciu o JavaScript. Jeśli sobie klikniecie ten link później, to możecie zobaczyć normalnie odpalającego się Linuxa w oparciu o wyłącznie JavaScript. Także JavaScript rzeczywiście, myślę, że przeżywa drugą młodość. OK, zobaczmy w takim razie kilka przykładów. Zacznijmy od bardzo prostego przykładu. Jedyny przykład, który dzisiaj pokażę w oparciu o C++, tylko żeby pokazać, że faktycznie można również łączyć C++ z językiem ZAML. Więc mamy tutaj tak, mamy kawałek kodu zrobiony w C++. To jest wywołanie po prostu okna dialogowego Message Dialog. Zapamiętajcie tylko i wyłącznie namespace, w którym się znajduje ten komponent. Wyświetlamy to okno dialogowe, natomiast jeśli chodzi o sam przycisk, bo to jest po prostu button click, to on jest już w pliku ZAML. To jest, tak mówiłem, kawałek XML-a, znaczy tak naprawdę język, który jest dialektem XML-a, który deklaratywnie opisuje, jak wygląda nasza strona. Swoją drogą, do edycji tego pliku ZAML możemy wykorzystać także inne narzędzie, nie tylko Visual Studio, ale możemy wykorzystać narzędzie Expression Blend. Jest to narzędzie stworzone z myślą bardziej o projektantach interfejsu. To jest narzędzie, które pozwoli nam, powiedzmy, tę stronę nieco bardziej ostylować. To narzędzie umożliwia także zaimportowanie plików z Photoshopa, z Illustratora. Generalnie ZAML bazuje na grafice wektorowej, także jak najbardziej ta grafika wektorowa też tutaj jest obsługiwana. Nie wiem, możemy sobie dokonać jakichś zmian kolorków. Znaczy, samo narzędzie ma naprawdę potężne możliwości, a zaraz może przy C-Sharpie pokażę jeszcze nieco więcej przykładów, co można zrobić. Natomiast sama logika, w tym wypadku napisana w C++, możemy ją teraz uruchomić. Swoją drogą, w międzyczasie, jak to się kompiluje, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Ja w tej chwili uruchamiam aplikację na mojej lokalnej maszynie, co widać tutaj na górze, local machine. Natomiast bardzo często jest tak, że piszę aplikację na tablet, no i chciałem jednak testować, jak to działa na tablecie. Mamy tam taką opcję, zobaczmy tylko, czy to działa. OK, działa. Więc mamy opcję, która się nazywa Remote Machine. I to jest bardzo ciekawa opcja, ponieważ jeśli mam w mojej sieci lokalnej komputer, który jest podłączony normalnie do Wi-Fi, nie musi być nawet kabelka między tymi komputerami, to mogę w tym momencie uruchomić tę aplikację zdalnie na drugim komputerze i debugować ją w sposób zdalny. Także wystarczy, że jestem w sieci Wi-Fi, akurat w tej chwili ten komputer nie jest w tej samej sieci, ale gdyby był w tej samej sieci, mógłbym go uruchomić tutaj w ten sposób i debugować, normalnie breakpointy i tak dalej. OK. Zostawmy na razie C++. Drugi przykład pokazuje to samo praktycznie,
tylko w oparciu o język C#. Również wykorzystamy ten sam komponent, komponent okna dialogowego, Message Dialog. Tu jest ten kawałek, który widzieliśmy w C++. Jak widać, dokładnie ta sama przestrzeń nas. Zobaczcie, że jeśli znacie API WinRT, to bardzo łatwo jest jakby znaleźć odniesienie także w innym języku, jak z tego API skorzystać. No w tym wypadku akurat jeszcze robimy parę innych rzeczy, bo tutaj dodajemy jakieś dwa przyciski do tego okna dialogowego i wczytujemy, powiedzmy, plik graficzny wtedy, kiedy byśmy tego chcieli. Teraz tak, jeśli jesteśmy przy C#, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Zwróćmy uwagę, że są tu takie dwa słowa, async oraz await. Na czym to polega? Sporo uwagi poświęcono temu, żeby sam system operacyjny działał w taki sposób, gdzie ten interfejs nie blokuje się, gdzie interfejs jest zawsze responsywny. Dlatego wszystkie API WinRT, które zajmują więcej niż 50 milisekund, muszą to być API asynchroniczne. Jeśli mówimy o API asynchronicznym, to mamy problemy takie jak wywołanie metody asynchronicznej, a później callback. Więc jeśli byśmy mieli dwa wywołania web serwisu, które są asynchroniczne, to mamy pierwsze wywołanie, callback, w tym callbacku wywołujemy drugie, dopiero drugi web serwis i w tym momencie bardzo ciężko jest prześledzić później taki kod. Widzimy, że jest jedno wywołanie, później w jakimś callbacku drugie wywołanie i ciężko jest ten kod jakby prześledzić, co po czym tak naprawdę następuje. Więc żeby uprościć pisanie kodu asynchronicznego, dodano wsparcie dla takiego słówka async i await. Polega to na tym, że jeśli ja tutaj napiszę await show async, to tak naprawdę to, co się pojawi poniżej, zostanie wywołane dopiero w callbacku. Czyli innymi słowy, gdybym chciał wywołać dwie, nie wiem, załóżmy dwa web serwisy, ten przykład, o którym mówiłem, czyli mamy dwa web serwisy asynchroniczne wywołania, mogę zrobić await pierwsze wywołanie, await drugie wywołanie, natomiast tak naprawdę callback, znaczy kompilator sam wygeneruje maszynę stanów, callbacki w taki sposób, żeby to jakby nie blokowało nam interfejsu użytkownika. Także znakomite usprawnienie, jeśli chodzi o kwestię pisania kodu asynchronicznego. To jest mniej więcej zrozumiałe? Tak? Okej. Dobra. Możemy uruchomić aplikację. Również oczywiście to działa. W tej chwili jeszcze możemy otworzyć jakiś plik, powiedzmy, i wczytaliśmy go do jakiejś kontrolki. Jeszcze może wróćmy na chwilkę do Expression Blenda. Zobaczcie, że z poziomu samego Blenda możemy także robić takie rzeczy, jak chociażby tworzenie animacji. Gdybyśmy na przykład chcieli zrobić drugi przycisk, który się, nie wiem, zaanimuje wtedy, kiedy ja ten przycisk klikam. Zaraz zobaczymy, że jest to bardzo proste. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Wszystkie narzędzia, z których dzisiaj korzystam, są całkowicie bezpłatne, także do celów komercyjnych. OK. Także stworzyliśmy drugi przycisk. Ten przycisk wywoła nam animację, poruszenie. OK, stworzymy sobie nowy storyboard, czyli nową animację, nazwijmy ją Anim1. Powiemy, że powiedzmy w pierwszej sekundzie chcielibyśmy, żeby ten przycisk był obrócony. Możemy również powiedzieć, że chcemy wybrać, jaki będzie kształt funkcji, która wpływa na zmianę tych parametrów. Powiedzmy, że niech to będzie jakiś taki zakręcony kształt funkcji. No i teraz możemy zapisać zmiany. Znaczy sam kod możemy też pisać z poziomu Blenda. Jest tutaj taka możliwość, że przejść oczywiście do pliku C#. Natomiast ja osobiście akurat wolę pisać ten kod bezpośrednio w... Dobra, napiszmy to już tutaj. W Visual Studio. Także teraz w button click możemy wywołać anim1.begin. Naciśnijmy F5 i w tym momencie stworzyliśmy animację, która powoduje jakieś animowanie przycisku. Także naprawdę, jeśli chodzi o kwestię edycji styli, animacji, jakieś tutaj dostosowania tej naszej aplikacji tak, żeby ona działała także w trybie snapped, jak najbardziej jest to też możliwe. OK. Teraz tak, mówiłem o tym, że można pisać aplikację także w oparciu o JavaScript. Także kolejny przykład. Pokazuje aplikację, która jest zbudowana w HTML-u i w JavaScriptie. W tym momencie... O, przepraszam. Nie, ale to tylko do testów. Nie. Nie, to słuchajcie, narzędzia Xamarin do tworzenia aplikacji na Android też, ale w C#, także tutaj się trochę usprawiedliwię. Okej. Także to jest główny ekran, znaczy główna strona, która zostanie wywołana wtedy, kiedy ja uruchomię aplikację. Tym razem, zobaczcie, jest to zrobione w postaci czystego kodu HTML-owego. Może utwórzmy nowy projekt. Możemy wybrać, powiedzmy, że interesuje nas projekt w JavaScriptie, Blank Application.
W tej chwili projekt nam jest generowany, o tak, parę to jeszcze tych. Teraz tak, możemy zainstalować jQuery, możemy w tych projektach korzystać oczywiście z wszelkich bibliotek, takich jak w zwykłej stronie internetowej, czyli powiedzmy, że poprzez taki package manager Nuget, ale, albo ręcznie, możemy zainstalować bibliotekę jQuery. OK. Także w tej chwili pobieramy najnowszą wersję jQuery. No i zróbmy tak, powiedzmy, że Maciek. Może najpierw dodajmy jeszcze jakiegoś iframe'a do naszej strony. Tak mówię, wszystkie, o, to jest normalna strona HTML-owa, przy czym w tym miejscu mamy referencję do kilku skryptów, zaczynających się od Win.js i to są te skrypty, które spowodują, że ja z poziomu JavaScriptu będę mógł wywoływać takie rzeczy jak kamera, nie wiem, dostęp do plików i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te wszystkie API WinRT. Wszystkie komponenty WinRT mogę konsumować także z JavaScriptu. Oczywiście, nie wiem, dodajmy sobie jakiegoś iframe'a, możemy dodać wykorzystać to jQuery, czyli możemy dodać jakiś skrypt na końcu, powiedzmy, że będziemy modyfikowali tym skryptem ten paragraf. Co ciekawe, zwróćcie uwagę również, że Visual Studio bardzo fajnie wspiera kwestię podpowiedzi. W Visual Studio 2012 został całkowicie przepisany mechanizm IntelliSense, który działa w JavaScriptie. W tej chwili ten silnik, który tutaj działa pod spodem, to jest ten silnik, który jest wykorzystywany przez IE10. Także jest tutaj interpreter Chakry. Możemy... Tak, czemu to się zawsze dzieje na prezentacjach? No właśnie. O, no tak, okej, moment. Poczekaj, zaraz to... Tak to jest, wiecie, jak się dziedziczy przez schowek. To jest zła praktyka. Dobra. Moment. Czekajcie. Dobra, spokojnie, jeszcze nie jest źle. Wróćmy w takim razie do naszego skryptu. Może coś z tym... Ja uruchomiłem w trybie... Ach, no tak, no czego nie zapomniałem zrobić? No dodać referencję do skryptu. To jest oczywiście... No to też jest powód, dla którego IntelliSense nie działał. Okej. Dobra, teraz już nie mam ten, ale teraz już działa. Dobra, wystarczyło dać referencję, generalnie. Swoją drogą, zobaczcie, w JavaScriptie nie ma pojęcia, jakim jest jakby przeładowywanie funkcji, a mimo wszystko istnieje możliwość, znaczy sam IntelliSense rozpoznaje, jakie wersje są tutaj obsługiwane tej metody. To dzięki specjalnym komentarzom, które są zapisane w tym JavaScriptie. Są to obsługiwane dwa formaty. W tej chwili jest obsługiwany format VSDoc, i jQuery przychodzi razem z tym VSDocem, ale jest standard taki rynkowy, który się nazywa JSDoc, który również wkrótce będzie obsługiwany w Visual Studio, pewnie za jakiś kwartał będzie update, który to wprowadzi. Jeśli teraz to uruchomimy, możemy zobaczyć, że faktycznie Hello Windows 8 udało nam się to zmodyfikować, czyli jest to normalnie działająca aplikacja natywna, która jest zbudowana w oparciu o HTML. Dobra, teraz tak, jak mówiłem, istnieje możliwość także zbudowania komponentu WinRT, który będziemy mogli później konsumować z poziomu naszej aplikacji. I to jest dokładnie ten scenariusz, o którym mówiłem, czyli mamy taką sytuację, że zrobiliśmy kawałek logiki w oparciu o C#. No to standard, dobra. Zobaczcie, mamy dwa projekty. Pierwszy projekt to jest projekt normalny C#owy projekt dotnetowy. W tym projekcie mamy naszą klasę, klas 1, jakąś właściwość appname i metodę getGroups. Tu możemy na przykład zrobić całą komunikację, nie wiem, z jakimś webserwisem. W C# będzie to bardzo, bardzo łatwo. Dodajmy sobie jakąś tam serwis referencje, generowane dla nas jest proxy. Na etapie kompilacji jest sprawdzana poprawność naszego kodu i tak dalej. Natomiast później możemy dodać referencję do tego projektu z poziomu aplikacji JavaScriptowej. Tu jest ta referencja.
I żebyś się obudził. I możemy bez problemu skorzystać. Możemy skorzystać, zobaczcie, dokładnie z tej klasy, klas 1 i z metody getGroups. Także możemy bez problemu łączyć te technologie ze sobą. Kawałek w C-Sharpie, a cały frontend zrobiony w JavaScriptie i w HTML5. Jeśli jeszcze mówimy w ogóle o HTML5, co jest obsługiwane w samym IE10, który jakby zasila ten cały silnik, to naprawdę dużo, dużo nowych elementów, także tych, które są jeszcze na etapie draftów, są obsługiwane. Nawet takie rzeczy jak CSS Animations, takie rzeczy jak layouty, nie wiem, Flexbox, Grid. Także naprawdę jest bardzo duży nacisk na to, żeby przeglądarka się rozwijała szybko i żeby te nowe elementy HTML5 tutaj były wprowadzane. Okej, to pomijmy. Teraz tak, kilka słów na temat integracji z systemem. Tak jak mówiłem na początku, aplikacje mogą się integrować z systemowym searchem, mogą być aplikacjami, które szerują coś do innej aplikacji, czy też są aplikacjami, które obsługują coś, co się do nich wyszeruje. Ja tego nie będę już pokazywał w kodzie, jak to zrobić, ale możecie mi uwierzyć, że to jest dodanie nowego elementu do naszego projektu. Jest to stosunkowo proste, także to pominimy. Kilka słów na temat pracy w tle, bo to jest bardzo istotne. Aplikacje, które pracują w tym trybie Metro, w trybie Windows 8, przepraszam, to są aplikacje, które bardzo muszą respektować kwestię czasu pracy na baterii. Innymi słowy, jeśli na przykład ja teraz uruchomię aplikację Finance, a następnie przejdę do trybu Desktop Mode i uruchomię Task Managera, to po chwili zobaczycie, że niektóre aplikacje są tutaj zamrożone. Za chwilę aplikacja Finance, która gdzieś tutaj powinna być, o tutaj, jest, jak widać, zatrzymana. Oznacza to tyle, że ona cały czas zajmuje miejsce w pamięci, natomiast wątki wszystkie tej aplikacji są zamrożone. Więc jest model jakby zamrażania i wskrzeszania aplikacji po to, żeby te aplikacje nie zużywały nam zbyt dużo zasobów, nie zładowały nam baterii. Więc nie ma takiej możliwości, żeby zrobić aplikację w tym trybie kafelkowym, która na przykład będzie nam liczyła, nie wiem, kolejne liczby, cyfry po przecinku liczby pi i robiła to w tle. Dlatego, ponieważ te aplikacje są zamrażane. Jeśli chcemy robić coś w tle, to musimy skorzystać ze specjalnego mechanizmu, którym jest albo background task, albo agent background audio, czy też background transfer. Background audio jest idealny do aplikacji typu odtwarzacz muzyki, gdzie chcemy, żeby powiedzmy nam muzyka była odtwarzana w tle. Tuba FM nawet wtedy, kiedy przełączymy się na inną aplikację, będzie nam dalej odtwarzała dźwięki. Background transfer, wtedy, kiedy chcemy na przykład pobrać coś w tle, czy też zaploadować. Natomiast istnieje także możliwość, stworzenia kawałka własnego kodu, który będzie wywoływany pod pewnymi warunkami. Na przykład wtedy, kiedy przyszedł nam SMS, czyli aplikacja nie pracuje, ale przyszedł nam SMS. Albo na przykład chcielibyśmy, żeby jakiś kawałek kodu był wywoływany co 15 minut. Więc mamy specjalny time trigger, który spowoduje, że ten kod będzie nam wywoływany co 15 minut. Przy czym musimy się liczyć z tym, że co 15 minut dostajemy okno w postaci 2 sekund CPU na zrobienie tego, co potrzebujemy. Po 15 minutach oczywiście mamy kolejne 2 sekundy, przy czym to są sekundy CPU, czyli jeśli komunikujemy się z jakimś web serwisem i oczekujemy na przykład, nie wiem, 30 sekund na odpowiedź, to liczy się tylko i wyłącznie czas przetwarzania danych, które przyszły przez ten web serwis. Jeśli się nie wyrobimy, to oczywiście aplikacja jest zamrażana i później po 15 minutach zostanie odmrożona. Jest również globalna pula, tutaj jest trochę jeszcze mechanizmów, które mogą wpłynąć na to, że dostaniemy dodatkowe sekundy do przetwarzania danych. Jak widać, background task nie może być wykorzystany do tego, żeby, nie wiem, żeby liczyć kolejne cyfry po przecinku, powiedzmy, dla tej liczby pi. Natomiast do czego możemy wykorzystać background task, to, nie wiem, kwestia skomunikowania się z jakąś usługą, odświeżenia kafelka, wysłania do jakiejś usługi informacji o naszym aktualnym położeniu itd., itd. Wszystko, z czym możemy się wyrobić przez 2 sekundy. Dobra, słuchajcie, zostało nam praktycznie zero czasu, także może ze 3 pytania bym jeszcze wziął. Ja mam takie pytanie, bo jeżeli włączymy patent A, ile kosztują te tablety? Jeszcze raz? Ile będą kosztowały tablety?
Wiem tylko, że w przypadku Surface'a było powiedziane, że będzie to podobna półka cenowa, co istniejące tablety ARMowe. Mają być konkurencyjne, ale raczej nie, ale to mówię, to jeśli chodzi o Surface, tak? Jeśli chodzi o urządzenia innych firm, będzie ich bardzo wiele, więc podejrzewam, że będzie od jakichś takich tańszych po jakieś takie naprawdę bardzo wypasione i bardzo drogie urządzenia. To ja chciałem zapytać, czy jeżeli piszemy właśnie w JavaScriptie i HTML5, to czy obsługujemy na przykład taką technologię jak WebSockets? Tak, jak najbardziej. Wszystkie elementy, które są dostępne w E10 są dostępne. Takie rzeczy jak, nie wiem, WebSockety, IndexedDB, to wszystko tutaj jest. To również jest ważne, że jeśli piszemy aplikację w HTML-u, to na przykład implementacja background tasków jest trochę inaczej, bo background taski właśnie będziemy robili przy pomocy webworkerów chociażby, tak? Odtwarzanie mediów też będziemy robili przy pomocy elementu audio, wideo. To jest obsługiwane jak najbardziej. Ale czy to jest, na ile to jest zintegrowane, na ile żyje standardowy engine E10, a na ile to wszystko, co tu jest w tym metro? Chodzi mi o to, że no, E10 obsługuje ten komponent, na przykład inputa, nie? I jeżeli będzie... Masz na myśli formularze? E10 obsługuje walidację i tak dalej. Na pewno, okej, okay. Jasne. Jeżeli wyjdzie update do E10, który dodaje kolora, czy od razu się pojawi metro, czy to niezależnie od siebie? No, bardzo dobre pytanie, jeszcze, bo sam się nad tym zastanawiałem. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jest to na tyle zintegrowane, że zmieni się w tym momencie to jest pod spodem. Tak bym był w stanie się założyć, że tak będzie, ale nie daję 100%. Tego z kontynuacją, bo słyszałem, że ten silnik, który ma być w Windowsie, jeszcze ten IE, to ma być 10 lat kompatybilny wstecz. Prawda? To będzie taki nowy IE6? Nie. Znaczy, to jest tak, że Microsoft produkty, które wypuszcza, zawsze mają support 10-letni. To jest jakby dla wszystkich produktów. Więc naturalne, nie wiem, z Silverlightem była ta sama dyskusja, tak? Wyszedł Silverlight, powiedzmy, 5, była dyskusja, okej, czy teraz ile to będzie jeszcze żyło, tak? No to było powiedziane, okej, no 10 lat, to jest support 10-letni, jak zwykle. Potem pojawił się update 5.1, no i jest kolejny support 10-letni, więc tutaj raczej bym nie odczytywał tutaj jakichś negatywnych aspektów. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ojej. Mamy naprawdę bardzo mało czasu, także... Okej. Nie. Funkcja zoomowania i rysowania to jest aplikacja Zoomit, bezpłatna, jak sobie wpiszecie Zoomit, Sys Internals, to jest to. Zoomit. Ostatnie pytanie. Ostatnie? Jakie są koszty opublikowania aplikacji? Koszty opublikowania aplikacji. Dla osób indywidualnych to jest $49, dla firm to jest $100 rocznie, to jest model subskrypcyjny. Natomiast jeśli macie na przykład, nie wiem, startup, który korzysta z jakiegoś programu dla startupów typu BizSpark, w tym momencie macie pierwszy rok bezpłatnie. Narzędzia są całkowicie bezpłatne. Co jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, jeśli was temat zainteresował generalnie, to polecam wam pobranie, znaczy tak, po pierwsze wejście na devwindows.com, tam jest masa przykładów, tam jest środowisko deweloperskie, które możecie sobie ściągnąć. Z tego adresu, lub jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę Camp in a Box, Windows 8 Camp in a Box, ściągnijcie sobie warsztaty, takie hands-on laby, które możecie samodzielnie wykonać i one bardzo fajnie was nauczą podstaw całego Windowsa 8. Również są materiały dotyczące projektowania interfejsu użytkownika. Również będą organizowane warsztaty dla programistów ósemkowych i my prawdopodobnie w ankietach zbierzemy informacje, kto potencjalnie by był zainteresowany takimi warsztatami i wtedy będziecie mogli być zaproszeni na takie warsztaty. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to ja będę tu jeszcze na przerwie i chętnie odpowiem na przerwie. A tymczasem dziękuję i życzę udanej konferencji.